Niedziela, piękna pogoda, znakomita atmosfera, cała masa twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich, to jest przepis na udaną imprezę. I udaną imprezę, która się odbywa po raz 42. Także jest to ogromna już w tej chwili jakby za nami historia, bo przypomnę, że te jarmarki folklorystyczne zostały jeszcze zaaranżowane przez pierwszego dyrektora, pana Aleksandra Libickiego. Później były kontynuowane. Głównym takim celem, istotą było to, żeby oprócz tego takiego klasycznego, naukowego przybliżenia wyglądu wnętrz, pokazać jeszcze coś więcej, że to tętni życień, że region ma swój potencjał kulturowy. I właśnie o to chodziło, bo głównie ściągamy zespoły z naszego regionu. Mam tu na myśli zarówno tą sferę południową od lubelskiego aż po krakowskie i dalej, ale również schodzimy na południową stronę Karpat, bo jak Państwo słyszycie w tej chwili, w tle są dźwięki zespołu węgierskiego. I to jest też tradycja, że ściągamy takie zespoły i pokazujemy. Karpaty są jedne. Euroregion, kultura Karpat jest homogeniczna w dużej mierze. W związku z czym pokazujemy to, co leży u wspólnych źródeł kultury zarówno polskiej, jak słowackiej, jak ukraińskiej, węgierskiej i tak dalej. Także jest to z głębszym sensem cała impreza pomyślana. Come on.
Nasz zespół ma 25 lat. Właśnie w ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz skromny 25-lecia. No, jesteśmy dużą grupą, jedyną chyba na Podkarpaciu taką wielopokoleniową, bo zespół dzisiaj to był malutki wycinek tej grupy, ale tak w ogóle to jest nas 130 osób w zespole. Są dwie grupy dziecięce, dwie grupy gimnazjalne, jedna taka studencko-licealna, grupa obrzędowa, grupa wokalna i kapela muzyczna. I dwie kapele muzyczne. Tak. Szukamy starych przyśpiewek, starych utworów i to kultywujemy. A młodzież, generalnie powiem, że bardzo chętnie ostatnio uczestniczy. Tak. Po czasie, tak. Na początku jest taki dystans, ale jak już złapią tego bakcyla, to już są i trzymają mamy się. Mamy już pewnego rodzaju tradycję i dlatego młodzież też do nas się garnie, tak, bo to tak. Zespół już ma 25 lat i tych pokoleń już w zespole się trochę przewinęło. Całe dlatego rodziny właśnie, i śpiewają. Dzieci przychodzą, tych, którzy tańczyli wcześniej i to jest tak. Bardzo miłe, jest ich coraz więcej. Także nie mamy problemu z muzykami, ze śpiewającymi, z tancerzami, nie ma problemu. Pierwsza, co była wydana, to była moneta z Chrztem Polski, 1050 rocznica Chrztu Polski. Druga to była moneta związana z cichosiemnymi. Teraz się przygotowujemy do monety związanej z Euro 2016 i wyjdzie nowy zakapior z koniem husulskim. Co roku jakieś nowe nam monety są wydawane, bo to już taka już tradycja jest. Zawsze to zakapior na Bieszczady, no i jakieś okolicznościowe związane z daną sytuacją, jaka jest u nas w kraju.